Brawo, jedziesz! Ogień! Cześć, jesteśmy z Polski. Kibicujemy wszystkim, którzy biegają, uczestniczą dzisiaj w maratonie w Paryżu. Brawo! Ogień! Trzeba ich trochę wspomóc. Jest dobra pogoda, nie pada, nie jest za gorąco, więc może jakieś rekordy dzisiaj będą. Czekamy na Polaków. Już w samolocie było sporo osób z Polski. Pozdrawiamy tych biegaczy z Rzeszowa, z Lublina, z Warszawy, których akurat zahaczyliśmy w samolocie i kibicujemy wszystkim, którzy dzisiaj biegną, no zwłaszcza Polakom, wiadomo. Nazywam się Julian Majchrzak, pochodzę z Warszawy. Jestem zawodnikiem drużyny Team Zabiegane Dni oraz ASICS Frontrunner Poland. Pierwszy raz biegłem w Paryżu maraton. Trasa jest dosyć taka, można powiedzieć, z górkami, są podbiegi, zbiegi. Najtrudniejsze dla mnie była końcówka biegu, około 30, chyba 5, 6 kilometra. Był dosyć spory podbieg, później już było z górki. Zrobiłem tutaj rekord życiowy, także poprawiłem o paręnaście sekund tutaj, więc jestem bardzo szczęśliwy. Adam Puk, biegłem pierwszy raz tutaj w Paryżu. Bardzo ciekawa trasa malownicza, ale bardzo trudna i wymagająca. Wiele takich punktów, przebieganie przez te tunele, to są bardzo wymagające i troszeczkę mnie zmęczyły. To nie był mój pierwszy maraton, biegłem w innych stolicach europejskich, ale ten chyba jest jeden z trudniejszych, bardziej wymagających. Cieszę się, że pobiegłem poniżej 3 godzin. Berczyk, raz event maraton. I Marcin Jędrzejewski, debiutant w maratonie. W Paryżu po raz drugi po 22 latach wróciłem na tą trasę. Powiem szczerze, wspaniała pogoda, niesamowita atmosfera. 49. mój maraton dzisiaj. Tak jak powiedzieliśmy, atmosfera niesamowita. Francuzi kibicują wspaniale, dużo ekip kibicujących. Dzisiaj rewelacyjna pogoda, bo to się dobrze biega, temperatura idealna. Tak bardzo fajna organizacja, ja chwalę organizację Francuzów. Nie wiedziałem, czego się spodziewać przy tak dużej ilości, ponad 50 tysięcy ludzi. Jednak falami startują i w związku z tym jest bardzo duży komfort biegania. Martin z tej strony, to był mój pierwszy maraton w Paryżu, pierwszy maraton w ogóle. Zamierzony cel poniżej 3:10 udało się to spełnić. Tłum niósł cudownie, wszystko się udało, jestem zadowolony. Dziękuję.